Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej, na samym początku ogromne podziękowania dla tych wszystkich, którzy ocenili Kronikę Kryminalną na Spotify. Nie liczyłem się z tak ogromnym odzewem, a od ostatniego tygodnia skoczyło mi ponad 50% ocen, za co Wam serdecznie dziękuję. No ale nie po to włączacie Kronikę Kryminalną, aby wysłuchiwać moich podziękowań, prawda? Zatem przechodzę do dzisiejszego tematu. Z jakichś nie do końca mi znanych powodów w Polsce seryjnych zbrodnicieli nazywa się wampirami. Nomenklatura ta ma dosyć długą tradycję, no i nie tylko przez media, ale także w oficjalnych policyjnych raportach używa się tego terminu, żeby określić mężczyznę, który wielokrotnie skrzywdził, że tak powiem, kobietę. Najbardziej popularnymi naturalnie wampirami w naszym kraju są wampiry z PRL-u, Knychała, Pękalski czy też Karol Kot. Ale dzisiaj będziemy mówić o wampirze bardzo współczesnym, ponieważ zamknięty został za kratkami zaledwie 4 lata temu. Dokładnie 9 marca 2018 roku Sławomir T., bo o nim mowa, trafił do więzienia na dożywocie i od tego czasu radomianki mogły odetchnąć z ulgą i czuć się bezpiecznie. Przynajmniej przez najbliższe 25 lat, ponieważ Sławomir ów ma szansę za dobre sprawowanie wyjść wcześniej po 25 latach. Co wydaje mi się nie jest dla naszych sądów aż tak bardzo niemożliwe. Bo warto tutaj jeszcze nadmienić, że wspomniany wampir Sławomir w 2008 roku był już skazany na ponad 7 lat więzienia i kiedy popełnił zbrodnie, o których będę dzisiaj mówił, był już recydywistą. Ba, do 2008 roku został skazany już 13 razy. O szczegółach będziemy mówić w dzisiejszym odcinku, zatem nie przeciągam już tego wstępu i zapraszam serdecznie do obejrzenia Kroniki Kryminalnej, bo jak doskonale wiecie, ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Sezon trzeci prawdziwych zbrodni. Jest 9 marca 2018 roku. Na niemal wszystkich ważniejszych portalach informacyjnych pojawia się wiadomość, że wampir z Radomia został skazany. Na nagłówkach możemy przeczytać m.in. na dożywotnie więzienie skazał sąd okręgowy w Radomiu 30-letniego mężczyznę. Albo Sławomir T. resztę życia spędzi w celi. Dopiero gdzieś dalej w tekście można doczytać, że wyrok ten nie jest prawomocny, a obrońca Sławomira T. zamierza złożyć apelację. Trwający blisko pół roku proces, który rozpoczął się 16 października 2017 roku, dotyczył artykułu 148 z tak zwanym zamiarem bezpośrednim. Dwie kobiety padły ofiarą Sławomira T. Przynajmniej tyle mu udowodniono. Sąd okręgowy w Radomiu dopuszcza jednak możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia po 25 latach. Oskarżony jest osobą relatywnie młodą, oznajmił sędzia czytając wyrok. Oskarżony ma 31 lat. W chwili, gdy będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie, będzie miał zaledwie 56 lat. Jednak z sali słychać krzyk oskarżonego. Nie będę miał, woła i odgraża się, że jeszcze tej nocy zawiąże sobie krawat na szyi. To wielki, zwalisty mężczyzna, który w dzieciństwie najprawdopodobniej przesadzał z cukrem i śmieciowym jedzeniem.
Jego głos jest jednak wysoki i załamuje się. Sławomir zaciska zęby i wygląda, jakby miał się zaraz rozpłakać. Będziemy się odwoływać, woła adwokat do Sławomira. Nie zostawimy tego tak. Nie bój się. Krzyki Sławomira i obrońcy nie robią jednak na nikim wrażenia. Policjanci beznamiętnie podnoszą oskarżonego i wyprowadzają go z sali sądowej. W nocy z 7 na 8 listopada 2016 roku policja wtargnęła do jednego z mieszkań w Radomiu. Sławomir T. był zaspany, nie wiedział, co się dzieje, kiedy wyrwano go z łóżka. Przerażona matka krzyczała, że bandyci, ale funkcjonariusze, nie robiąc sobie wiele z tych krzyków, zakuli 30-latka w kajdanki i wyprowadzili go z mieszkania w samych bokserkach i koszulce na ramionczkach. Sławomir zdawał się nie rozumieć pytań, które zadawał mu kilkadziesiąt minut później oficer śledczy na posterunku. Nie pamiętał, co robił w piątkową noc 4 listopada, ale najprawdopodobniej był w domu. Oglądał jakiś film w telewizji albo na komputerze. Mama może potwierdzić. Nie byłeś na randce? Zapytał oficer. Sławomir zaprzeczył, kręcąc energicznie głową. I nie znasz Sylwii? Ciągnął oficer, kładąc przed Sławomirem kilka zdjęć, jedno po drugim, jakby rozdawał karty. Pierwsze zdjęcia były zrobione jeszcze na miejscu odnalezienia ciała, w lasku przy Sołtykowie, niewielkiej wsi pod Radomiem. Inne były z sekcji. Sławomir pobladł i poczuł suchość w ustach. Nie potrafił wydobyć z siebie ani jednego słowa i znowu pokręcił głową. Sylwię znalazł przypadkiem spacerowicz, który mimo mroźnej mrzawki przechadzał się po lesie w sobotę 5 listopada. W lesie w Sołtykowie pod Radomiem było tego dnia szarawo. Ciężkie chmury wisiały nisko nad ziemią. Nagle w stercie opadłych liści mężczyzna dostrzegł coś, co przypominało mu ludzką dłoń. Jego pierwszą reakcją była próba wmówienia sobie, że to kukła, że ktoś wyniósł do lasu manekina i zakopał go w liściach. Jednak kiedy podszedł bliżej, musiał zmierzyć się z rzeczywistością. Natychmiast zawiadomił policję. Ładna dziewczyna była, powiedział oficer, przyglądając się jednej z fotografii, na której wyraźnie było widać sinie ślady na szyi. Młoda była, dodał po chwili. Wiesz, że dopiero w grudniu skończyłaby 18 lat? Sławomir przełknął ślinę, która zdawała mu się grudką piasku. Czuł, że serce bije mu coraz mocniej, a kolana są jak z waty. Gdyby miał się teraz podnieść, nie utrzymałby się na nogach i padłby jak długi. Oficer policji przyglądał mu się z uwagą, mrużąc oczy. Widać było po nim, że on już wszystko wie i potrzebuje tylko potwierdzenia, którego Sławomir uparcie nie chciał mu dać. Wiesz, że Sylwia osierciła kilkunastomiesięczną córkę? Powiedział wreszcie po dłuższej chwili oficer. Jaka bestia mogła zrobić coś takiego? Sławomir nadal nie chciał wchodzić w dialog, patrząc drżącymi oczyma na zdjęcia i zaciskając zęby. Przesłuchanie trwało całą noc. Policjant poinformował Sławomira, że ślady opon, które znaleziono w okolicy porzucenia dziewczyny, pasują do opon jego 20-letniego BMW. Dodał także, że technicy przeszukują auto w poszukiwaniu śladów Sylwii. No i sprawdzimy też, czy czasem twój telefon nie logował się w piątek w sołtykowskim lesie. Byłoby niewesoło, gdybyś miał okazać, że mnie okłamujesz. Nieoczekiwanie, nawet chyba dla samego śledczego, Sławomir się rozpłakał i przełykając łzy wyszlochał, że to był wypadek, że tego nie chciał. No to mów jak było, zachęcił go policjant. Byliśmy na dyskotece, zaczął Sławomir. Poznaliśmy się kilka dni wcześniej, popiliśmy trochę, tańczyliśmy i pojechaliśmy do lasu, żeby... No wie pan. W raporcie napisano odbyć stosunek płciowy. Ona chciała, panie władzo, żebym ją mocno za szyję. Mówiła, że ją to rajcuje, że tak lubi. Ja naprawdę nie chciałem. Raport nie wyjaśnia, jak to się stało, że podczas tego przesłuchania Sławomir napomknął o innej dziewczynie, Magdalenie, którą poznał w sierpniu tegoż roku. Podobnie jak z Sylwią, z Magdą umówił się na randkę za pomocą aplikacji randkowej. Ta Magda to była inna, powiedział. Zaczęła się ze mnie śmiać. Jaki malutki, mówiła. W życiu takiego nie widziałam.
Oficer poczuł się skonsternowany. Magdalena? Jaka Magdalena? No inna taka, powiedział ze złością Sławomir. Wyobraża pan to sobie? Jak można się tak śmiać? Oficera nagle olśniło. Wyciągnął telefon komórkowy z kieszeni. Jego dłonie drżały. Wpisał coś szybko w wyszukiwarkę i pokazał to Sławomirowi. Ta Magdalena? Na ekranie telefonu wyświetlała się strona policji w Radomiu, a na niej uśmiechnięta twarz dziewczyny. Pod nią napis: Radomska policja poszukuje zaginionej 25-letniej Magdaleny. Rysopis zaginionej. Wzrost około 160 cm wzrostu. Szczupłej budowy ciała, włosy ciemne, kręcone, oczy piwne. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej proszę kierować do Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu. Tak, ona, powiedział Sławomir. Śmiała się ze mnie i się zdenerwowałem. Byliśmy na działkach, panie władzo, na Wacynie. Sławomir opisał, gdzie miało to miejsce i tam został wysłany patrol. Po niespełna godzinie funkcjonariusze zgłosili odnalezienie ciała w znacznym rozkładzie. Niemożliwa była nawet identyfikacja płci. Dopiero po miesiącu, po badaniach DNA, udało się ustalić, że to rzeczywiście rzeczona Magdalena, która drwiła sobie z męskości Sławomira. Kim zatem jest Sławomir, wampir z Radomia? Jeden z portali opisał go, korzystając z informacji, które znalazł na Facebooku, następująco. Wielbiciel BMW i kobiet, szczególnie o słowiańskim typie urody. Ateista i przeciwnik PiS w związku. Król szlachta nie pracuje. Wydaje mi się, że z takiego opisu dość łatwo wyciągnąć wnioski, że to obibok i mężczyzna o zawyżonym ego. Na pierwszy rzut oka dostrzec można także jego zaburzony system wartości, wymowny post, sugerujący, że posiadanie BMW otwiera wszystkie uda, świadczy o niezrozumieniu kobiet. Wartością dla Sławomira są pieniądze i władza, choć sam nie jest tego świadomy, bo na jednym ze swych postów umieścił następującą quasi-sentencję. Prawdziwy mężczyzna chroni kobietę jak własną córkę, kocha jak żonę, szanuje jak mamę. Co najmniej trzy spotkane przez niego młode panie nie zaznały od niego tych wartości. Chociaż o zgrozo, jak wykazało dalsze śledztwo, Sławomir używał wobec swojej matki rękoczynów, maltrował ją także psychicznie, więc jeśli w jego światopoglądzie to jest szacunek dla matki, to boję się pomyśleć, co rozumie pod pojęciem kochania żony i chronienia córki. Zanim ustalono, że odnalezione ciało kobiety należało do 25-letniej poszukiwanej Magdaleny, media ogłosiły Sławomira wampirem. Dwa dni po jego zatrzymaniu odnaleziono kolejne ciało kobiety, tym razem w oczku wodnym na osiedlu Ustronie. Media zaczęły niecierpliwie tupać nóżkami. To kolejna ofiara wampira, pisali. Jeden z portali poinformował także, że ostatnio zaginęła mieszkanka wsi pod Kielcami. Czyżby następna, którą dopadł wampir? W sensacyjnym tonie porównywano Sławomira do Trynkiewicza, Marchwickiego, Knychały. Każdą zaginioną młodą kobietę najchętniej by mu przypisano, jednak policja studziła te zapędy. Kobieta znaleziona w oczku wodnym to 70-letnia pani cierpiąca na zaburzenia psychiczne, która wyszła z domu w koszuli nocnej i w ciapach. Najprawdopodobniej się potknęła i przypadkowo wpadła do wody. Tam się zachłysnęła, ciało się oziębiło. Nieszczęśliwy wypadek. Co do mieszkanki wsi pod Kielcami, nie znaleziono niczego, co mogłoby potwierdzić wersję mediów. Nie oznacza to jednak, że Sławomir był obywatelem nieskazitelnym. Okazało się, że w kwietniu 2017 roku, 4 miesiące przed kilnięciem Magdaleny, wyszedł z więzienia po odbyciu 7,5 roku kary więzienia. I tutaj dochodzimy do sytuacji, dla której ciężko jest znaleźć wytłumaczenie.
W 2018 roku Sławomir poznał na dyskotece dziewczynę. Przedstawił się jako policjant, chwalił się swoim BMW. Kiedy zaproponował jej, że odwiezie ją do domu, dziewczyna się zgodziła. Po drodze miał jeszcze odebrać pieniądze od kolegi. Jest na działkach, na Godowie, powiedział. To zajmie mi tylko chwilę. Nie będzie ci przeszkadzało, jeśli tam pojedziemy? Dziewczynie nie przeszkadzało, pojechali na działki, weszli do altanki. Okazało się, że była pusta, a Sławomir rzucił się na dziewczynę. Wymierzył jej kilka ciosów kułakiem, zawiązał jej kabel wokół szyi i zaczął ją dotykać, śliniąc się brzydko. Przerażona dziewczyna próbowała się oswobodzić. Na policzku czuła jego kwaśny od alkoholu oddech, a między udami jego lepkie rączki, które drżały z przejęcia. Nagle przestał, puścił ją i się rozpłakał. Zaczął ją przepraszać, powtarzał, że nie chciał, że się w niej zakochał, że nie chciał jej skrzywdzić. Potem pomógł jej zmyć z twarzy juchę, która poszła jej z nosa. Dziewczyna była jeszcze bardziej przerażona niż przed chwilą, kiedy próbował ją skrzywdzić. A kiedy wyszła z altanki, czuła ciężar duszy na ramieniu. Nie odwróciła się jednak, choć cały czas nasłuchiwała, czy za nią nie idzie. Kiedy uznała, że jest w miarę bezpiecznej odległości, puściła się biegiem do domu. Ani razu się nie obejrzała za siebie, ani na chwilę nie zwolniła. Wbiegła zdyszana do domu i rozpłakała się. Kiedy się uspokoiła, zawiadomiła policję. Sławomira zatrzymano i prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd jednak nie dopatrzył się usiłowania i uznał, że doszło jedynie do pobicia oraz doprowadzenia kobiety do innej czynności seksualnej. Dołożył mu także kradzież telefonu. Łączny wymiar kary wyniósł 3 lata. Między rokiem 2006 a 2008 Sławomir był wielokrotnie skazywany przez sąd i toczyły się wobec niego inne sprawy. W związku z tym w 2010 roku skumulowano te wyroki i Sławomir miał przesiedzieć w więzieniu 7,5 roku zamiast wspomnianych wcześniej 3 do końcówki kwietnia 2016. Zastanawiacie się być może, tak jak ja się zastanawiałem, dlaczego za napaść na tamtą dziewczynę Sławomir dostał zaledwie 3 lata i jakie inne występki miał na sumieniu, że sąd go tak łagodnie potraktował. Niech wypowie się ktoś kompetentny. Tak, to były drobne przestępstwa typu kradzież, znęcanie się nad rodziną, składanie fałszywych zeznań. Do tego można jeszcze dodać przywłaszczenie telefonu, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów, psychiczne znęcanie się nad rodzicami i fizyczne nad rodzeństwem. Sławomir podobno wynosił z domu także wartościowe przedmioty i je sprzedawał, a kiedy rodzice próbowali zwrócić mu uwagę, reagował furią. Biegły, który badał Sławomira, napisał o nim następującą opinię. Osoba o skomplikowanej osobowości ze skłonnościami do samodzielnego podejmowania decyzji w wyborze czynu, jakiego ma dokonać. Częste łamanie norm prawnych i to, że przebywał w środowisku przestępczym, mogą skutkować jego dalszą degradacją moralną. No, ale... Sąd przy wymiarze kary brał pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące osobowości, charakteru i osoby sprawcy. A czy sąd liczył się z tym, że kiedy ten człowiek wyjdzie na wolność, może zrobić to po raz kolejny i że może posunąć się jeszcze dalej, że mogą zginąć, jakaś dziewczyna nie może wreszcie stracić życie? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Może jeszcze dodam, że przez te 90 miesięcy, kiedy Sławomir był w więzieniu, ani razu nie wyszedł na przepustkę. Ciekawym wątkiem w sprawie Sławomira jest także sprawa, która miała miejsce także w 2018 roku. Zanim doszło do usiłowania zabójstwa i gwałtu na działkach, Sławomir został zatrzymany w związku z kradzieżą samochodu dostawczego. Prawie natychmiast zaproponował śledczym układ.
w zamian za łagodniejsze potraktowanie wskaże miejsce ukrycia ciała młodego mężczyzny, który zaginął kilka miesięcy wcześniej. Wskaże także zbrodnicieli, którzy mieli przeciąć jego nić życia. Prokuratura okręgowa w Radomiu oznajmiła: rzeczywiście, na działce swoich rodziców wskazał miejsce, gdzie znaleziono ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu. Także wtedy biegły nie mógł ustalić mechanizmu zezgonienia. Sławomir przedstawiał kilka wersji. Mówił, że znał chłopaka, że był to kolega z dzieciństwa, który po wyrzuceniu z domu zamieszkiwał na tej działce. Sprawcami zbrodni mieli być dwaj mężczyźni, z którymi Sławomir brał udział w kradzieżach samochodów. Mówił, że widział moment duszenia, potem, że tylko o tym słyszał, a w końcu się z tych zeznań wycofał całkowicie. Sprawa została umorzona, bo nie było dowodów, a osoby, które zostały przez niego pomówione, miały alibi. W tym czasie przebywały już w areszcie. Na uwagę zasługuje także fakt, że zezgoniony mężczyzna dostał z mopsu m.in. laptop, który w kilka dni po jego zaginięciu Sławomir odsprzedał do Lombardu. Pod koniec lipca 2017 roku zakończyło się śledztwo w sprawie Sławomira i prokuratura złożyła akt oskarżenia do sądu. Zarzucono mu dwa przestępstwa z artykułu 148 paragrafu 1 kodeksu karnego oraz okradzenie ofiar. Sławomir działał w warunkach recydywy. Generalnie mężczyzna przyznaje się do winy, poinformowała prokuratura okręgowa w Radomiu. Choć w przypadku jednej z kobiet twierdzi, że doszło do zezgonienia w wyniku tzw. podduszenia erotycznego. Mówił, że tak jakoś wyszło. W drugim przypadku przyznał się do zbrodni i odcięcia tlenu przez zaciśnięcie szyi przy pomocy sznurka. Parafrazując akt oskarżenia, Sławomir T., działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Sylwii S., polegającym na zaciskaniu rąk na szyi, a także za pomocą sznurka spowodował jej zgon poprzez udurzenie. Drugi zarzut dotyczył tego, że w dacie bliżej nieustalonej w 2016 roku, w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy za przestępstwo podobne, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Magdaleny S., polegającym na zaciskaniu rękami jej szyi, używając przemocy, spowodował jej zgon poprzez udurzenie. Kolejne dwa zarzuty dotyczyły przywłaszczenia telefonów komórkowych należących do ofiar. 16 października rozpoczął się proces Sławomira. Ze względu na jego sadystyczne ciągoty oraz na to, że część dowodów przeciwko niemu dotyczyła intymnych, czasem wstydliwych sfer życia pokrzywdzonych, prokuratura wnioskowała o wyłączenie jawności rozpraw. Sąd się do tej prośby przychylił. Co ciekawe, także adwokat, jak i sam oskarżony wnioskowali o to, aby rozprawy nie były jawne. Jawność rozpraw narusza moje sfery seksualne, poskarżył się Sławomir. Jak wspomniałem, sąd przychylił się do wniosku, ale jedynie wobec wyjaśnień składanych przez oskarżonego oraz zeznań świadków. Jawne zostały natomiast zeznania biegłych z zakresu psychiatrii i seksuologii, mimo że o wyłączenie ich jawności wnioskował obrońca Sławomira. Biegły seksuolog zeznał, że u Sławomira te stwierdzono zaburzenia w postaci sadyzmu seksualnego, a zbrodnie, o które go oskarżono, miały charakter zbrodni na tle seksualnym o typie sadystycznym. Motywem czynu, wyjaśniał biegły seksuolog, był popęd płciowy zaburzonych preferencji seksualnych pod postacią sadyzmu oraz zaburzonej osobowości dyssocjalnej, w poprzedniej nomenklaturze nazywanej osobowością psychopatyczną. Fakt, że Magdalena sprowokowała Sławomira, naśmiewając się z jego męskości, wzbudzając w nim złość, wyklucza ograniczoną poczytalność jego, co próbował sugerować adwokat. Złość to emocja, która nie ma charakteru patologicznego, tłumaczyła biegła psychiatra. Oskarżony
W czasie popełniania czynu nie miał ani wyłączonej, ani ograniczonej poczytalności, rozumiał znaczenie czynu i był w stanie pokierować swoim postępowaniem. Biegli wyjaśnili także, że zbrodniciele na tle seksualnym bywają w życiu osobami, które nie wykazują zachowań agresywnych, miewają rodzinę, dzieci, są postrzegani przez otoczenie jako osoby łagodne i zrównoważone. Zaburzenie preferencji seksualnych, które stwierdzono u Sławomira, charakteryzuje się progresją, co oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo, że oskarżony mógłby się dopuścić kolejnych czynów. Moje prywatne pytanie brzmi, dlaczego po pierwszej zbrodni w 2008 roku nie powołano biegłych? Zresztą nie tylko ja o to pytam. Nie było nad nim żadnego dozoru, jakiejś kurateli, nic, bo on odbył karę, czyli rozliczył się ze społeczeństwem z tego, co wcześniej dokonał. On nie został nawet zbadany przez biegłego seksuologa. No to jest niedopatrzenie, tak. Co taki seksuolog mógłby zmienić w tej sprawie? Sprawcę można po odbyciu kary przymusowo skierować na leczenie również w warunkach chociażby ambulatoryjnych, leczenie seksualne, tak? Być może do tych zabójstw by nie doszło. Te dwie dziewczyny mogłyby żyć. Oczywiście. Sławomir próbował bronić się przed sądem jeszcze traumą z dzieciństwa. Rodzice byli go umieścili w szpitalu psychiatrycznym, kiedy był nastolatkiem. Tam był podobno wykorzystywany. Biegły psychiatra skomentował to następująco. W czasie badania ani na żadnym etapie śledztwa oskarżony nie wspomniał o wykorzystywaniu. Widzimy u niego tendencję do manipulacji, modyfikowania wypowiedzi w zależności od okoliczności. Wreszcie 9 marca 2018 roku zapadł wyrok skazujący dożywocie dla wampira z Radomia. Był to jednak wyrok nieprawomocny i jak wspomniałem, obrońca złożył apelację. Jego zdaniem sąd błędnie uznał, że Sławomir działał zamiarem bezpośrednim. Chyba czas wyjaśnić, czymże jest zamiar bezpośredni. Zamiar bezpośredni występuje, kiedy sprawca umyślnie popełnia dany czyn zabroniony. Zamiar ewentualny ma natomiast miejsce, kiedy sprawca ma świadomość możliwości popełnienia czynu zabronionego. Decydującą okolicznością w kwestii wystąpienia zamiaru ewentualnego jest to, że sprawca nie przejawia chęci, by dokonać czynu zabronionego, przy czym występuje duże prawdopodobieństwo, że możliwe jest popełnienie czynu zabronionego. Innymi słowy, z prawniczego na polski. Według obrońcy Sławomir nie chciał, tylko tak wyszło. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że sąd apelacyjny w Lublinie nie uwzględnił apelacji obrońcy Sławomira i tym samym utrzymał w mocy wyrok skazujący go na karę dożywocia. Choć przypomnę, że po 25 latach będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Co warte odnotowania, sąd równocześnie uznał, że Sławomir nie rokuje możliwości dalszej resocjalizacji. No i weź człowieku, bądź tu mądry. Tradycyjnie dziękuję serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie tego odcinku do końca. No i nieśmiało proszę o subskrypcję, ponieważ jak doskonale wiecie, im więcej subskrybentów, tym większa szansa na to, aby kronika kryminalna dotarła do większej rzeszy ludzi, na czym mi naturalnie bardzo zależy. Zachęcam także do komentowania i lajkowania niniejszego filmu oraz innych materiałów. Każdy komentarz też zwiększa szansę, aby odcinek trafił do większej ilości osób. A jeżeli nie wiecie, czego napisać w komentarzu, napiszcie Wampir Sławomir. Mam do was ogromną prośbę. Część z was słucha mnie na Spotify i właśnie do ciebie, słuchaczko czy słuchaczu ze Spotify'a, się zwracam. Otóż w Spotify jest taka możliwość, aby ocenić twórcę. Jest ta możliwość, zdaje się, tylko na telefonie. Patrzyłem na komputerze, chyba nie ma. I moja prośba jest taka. Jeżeli mnie słuchasz, jeżeli ci się podoba to, co robię, zechciałabyś czy też zechciałbyś wejść na tego Spotify'a i pod moją mordką
Są tu takie gwiazdki do oceny. Oceń proszę moją twórczość, bo każda tego typu ocena zwiększa zasięgi dla mnie, a nie będę ukrywał, że bardzo mi na tym zależy, aby jak najwięcej ludzi dotarło do moich historii. Z góry ci za to dziękuję. No i co? Nie będę już dłużej zanudzał moimi prośbami i to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka za tydzień, w niedzielę 18. Zatem przygotujcie się, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, żeby wam nie umknęła ta historia. I miłego tygodnia życzę. Pa!